Cześć, jest to Natalia, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku coś nowego, coś co już zapowiadałam. Będę analizować pod kątem psychologicznym książkę I na pierwszy ogień idzie szklany klosz Sylwii Plath. Co to znaczy, że będę analizować książkę pod kątem psychologicznym? Postaram się Wam opisać objawy, których doświadczyła Esther, czyli główna bohaterka Szklanego Klosza. No i posiłkując się literaturą specjalistyczną, przede wszystkim kryteriami diagnostycznymi chorób, opiszę Wam po prostu, jakie to mogło być zaburzenie, no i trochę to staram się przeanalizować. Dajcie mi koniecznie znać, jak zobaczycie ten odcinek, czy Was taki format w ogóle interesuje, bo nie ukrywam, chciałabym zrobić całą serię takich odcinków. Już w przygotowaniu jest odcinek poświęcony schizofrenii, a właściwie obrazowi schizofrenii nakreślonemu w reportażu Roberta Kolkera W ciemnej dolinie, rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii, więc czekam na Wasze komentarze. Jeszcze zanim przejdę do analizy, zaznaczę tylko, że to nie jest żadna rozprawa naukowa, ja na pewno tutaj nie wyczerpię tematu, jest to raczej na takim poziomie ogólnikowym. Jeżeli zastanawiacie się, jakie mam w ogóle kompetencje do tego, żeby się chwytać takich tematów, ja jestem psychologiem, ale jak już powiedziałam, przygotowując się do tego odcinka, korzystałam z literatury specjalistycznej, więc mam nadzieję, że będzie dosyć merytorycznie. Psychologia i literatura to są takie dziedziny, które gdzieś tam ciągle się przenikają, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe, tak ciekawe jak dla mnie. Już nie przedłużam i zapraszam do odcinka. Szklany Klosz to jedyna powieść Sylwii Plath. Jest to powieść, którą można już nazwać klasykiem. Jest ona doceniana za to, że jest naprawdę napisana bardzo dobrze pod kątem językowym. Ma w sobie bardzo dużo takiej bardzo ciekawej symboliki. Jest to też manifest feministyczny, ale przede wszystkim Szklany Klosz jest doceniany za realizm w pokazaniu choroby psychicznej. Sylwia Plath napisała Szklany Klosz mając jakoś 30 lat. Ona miesiąc po publikacji, która była w roku 1963, zmarła śmiercią samobójczą, a pisząc Szklany Klosz, Sylwia Plath korzystała z własnych doświadczeń, więc ta książka ma wątki autobiograficzne, co również bardzo wpływa na to, jak jest realistyczny tutaj opisany ten proces zapadania właśnie w chorobę. Sylwia Plath miała zdiagnozowaną chorobę afektywną dwubiegunową, była kilkakrotnie hospitalizowana, no i ta hospitalizacja była związana z podejmowaniem prób samobójczych, więc miała jakieś tam doświadczenia z placówkami psychiatrycznymi, co również tutaj opisała. Jeżeli chodzi o fabułę Szklanego Klosza, akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku, miejscem akcji jest Nowy Jork i Boston. Nasza główna bohaterka, czyli Esther, ma lat 19, właśnie otrzymała stypendium i wyjeżdża na staż do Nowego Jorku, gdzie będzie pracowała w redakcji pisma dla kobiet. Życie w Nowym Jorku jest takie bardzo bujne i barwne, no i Esther początkowo daje się ponieść, chodzi na liczne przyjęcia, poznaje mnóstwo nowych osób, nawiązuje nowe relacje, jest taka bardzo zapracowana. Oprócz tego jest ona w związku też z chłopakiem, który jest studentem medycyny, nazywa się Buddy, więc pozornie wszystko wydaje się być w porządku, wydaje się być w takim jak najlepszym porządku wręcz. Jednak stopniowo w Esther pojawiają się pewne wątpliwości. Wątpliwości dotyczące własnych wyborów, własnej przyszłości. Ona zaczyna podważać swoje kompetencje, wyolbrzymia swoje wady. Oprócz tego jest taka niepewna siebie, bardzo taka wyobcowana, a gdy wraca do swojego domu rodzinnego, wszystkie te objawy się nasilają. Esther ma taką niemożność, by zrobić cokolwiek. Odczuwa coraz to większe znużenie, taką obojętność i bezradność. No i jej stan stopniowo zaczyna się pogarszać. Korzystając z klasyfikacji ICD-10, myślę, że można powiedzieć, że Esther przeżywa epizod depresyjny, czyli oczywiście zaburzenia nastroju. W tej klasyfikacji jest podział ze względu na nasilenie tego epizodu. Możemy podzielić ten epizod na epizod depresyjny, ciężki, umiarkowany i lekki. Jest też epizod depresyjny nawracający. Oprócz tego w tej klasyfikacji są opisane inne zaburzenia nastroju, takie jak na przykład cyklotymia, dystymia, czy właśnie choroba afektywna dwubiegunowa, na którą cierpiała Sylwia Plath.
Takimi najczęstszymi objawami, jeżeli chodzi o epizod depresyjny, są trzy główne objawy, czyli utrata energii, ogólna męczliwość, obniżony nastrój, no i utrata zainteresowań, a oprócz tego pojawiają się też inne objawy, takie jak zaburzenia koncentracji i uwagi, pojawiają się problemy ze snem, jest zaburzony cykl okołodobowy, mogą pojawiać się problemy z apetytem. Oprócz tego osoba, która przeżywa epizod depresyjny, ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, przeżywa takie nieuzasadnione poczucie winy, bardzo czarno i pesymistycznie patrzy w przyszłość, może też mieć myśli samobójcze i podejmować próby samobójcze. Przygotowując się do tego odcinka, czytałam też sporo recenzji na temat Szklanego Klosza, no i przeczytałam dużo recenzji negatywnych. Wiele osób jest zawiedzionych i rozczarowanych tą książką i w pewien sposób to rozumiem. Ponieważ przed lekturą wiele osób spodziewa się, że ta książka będzie taka bardzo kontrowersyjna, mocna, że będzie opowiadać właśnie o wpadaniu w szaleństwo, a tak nie jest. No i to jest właśnie największa siła tej książki, bo to tak nie jest, że z dnia na dzień, z minuty na minutę właśnie pojawia się choroba, no i stan jednostki się tak dramatycznie, diametralnie zmienia. Oczywiście jest pewien katalizator, czynnik spustowy, ale ogólnie zazwyczaj można dostrzec pewne objawy zwiastunowe, no i tak jest w tym przypadku również. Nawet gdy pozornie życie Ester wydaje się być w porządku, gdzie wszystko wydaje się być w normie, tak naprawdę już widać, że tak nie jest do końca. Podczas tej pierwszej części książki, kiedy Ester jest w Nowym Jorku, kiedy ma takie bardzo zabiegane życie, widać już, że coś jest nie tak. Ester w porównaniu do innych koleżanek jest wyobcowana, jest taka trochę nieobecna, jest też niepewna siebie, na świat wychodzą wszystkie takie jej kompleksy. No i widać, że to jej poczucie niskiej wartości jest obecne od samego początku, czyli jest już tutaj ten jeden objaw epizodu depresyjnego. Ester nie do końca się odnajduje w tym wszystkim, ona też wyolbrzymia bardzo własne słabości i jest wobec siebie bardzo surowa i tak już będzie do samego końca, więc widać u niej pewien perfekcjonizm. Co ciekawe, ten perfekcjonizm też podobno cechował Sylwię Plath, więc to też jest takie bardzo ciekawe po prostu zjawisko w kontekście obrazu klinicznego choroby naszej głównej bohaterki. U Ester takim najbardziej wyraźnym, najbardziej uprzykrzającym życie objawem, który już jasno wskazuje, że coś jest nie tak, jest męczliwość, utrata energii i takie zaburzenie cyklu okołodobowego. Ester ma ogromne problemy ze snem i właśnie odczuwa taką niemożność, by zrobić cokolwiek, więc pojawia się u niej ten jeden z trzech najbardziej charakterystycznych objawów depresji. Mam tutaj cytat potwierdzający, że Ester nie potrafiła nawet się ubrać, zadbać o taką jakąś podstawową higienę, miała problem właśnie z myciem się, z przebraniem się. Cytat jest taki: nie myłam włosów przez 3 tygodnie. Czyli wyraźnie ten jej cykl okołodobowy jest zaburzony, ma ogromne problemy z energią, im pojawiają się też problemy z koncentracją i z utrzymaniem uwagi. Ester ma problemy, żeby robić to, co wcześniej sprawiało jej przyjemność, żeby pracować, żeby pisać, musi się bardzo do tego mobilizować i nawet pojawiają się u niej takie objawy psychosomatyczne, że nie jest w stanie po prostu pisać, więc to też jest takie bardzo charakterystyczne. I tutaj też mam cytat: nie mogę spać, nie mogę czytać. Usiłowałam mówić głosem spokojnym i zrównoważonym, ale miałam zupełnie zaciśniętą krtań. Rozłożyłam ręce. Wszystkie objawy u Ester zaostrzają się, kiedy pojawia się pewien czynnik spustowy. Ester dowiaduje się, że nie została przyjęta na letni kurs. Mówi jej o tej decyzji jej mama. I wtedy właśnie wszystko to widać, ten obraz klinicznych objawów się zaostrza. Na pierwszy plan wysuwają się objawy związane z pesymistycznym i czarnym widzeniem przyszłości. Cytat pierwszy. Przez cały czerwiec myśl o tym, że będę uczęszczała na kurs pisania, rozciągała się przede mną jak szeroki, bezpieczny most, przerzucony przez beznadziejną, bezdenną przepaść lata. Teraz most pękł, zapadł się, a drobna postać odziana w białą bluzkę i zieloną spódnicę spadła w przepaść. Cytat drugi. Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę, ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc.
Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. I cytat trzeci. Widziałam dotychczasowe lata mojego życia jak słupy telefoniczne, rozstawione w regularnych odstępach wzdłuż drogi i połączone ze sobą drutami. 19 słupów. Po chwili druty splątały się, odsunęły w dal i mimo, że bardzo się starałam, nie mogłam dojrzeć ani jednego słupa za tym ostatnim 19. Czyli widać już u Ester, że ona nie widzi dla siebie zasadniczo żadnej przyszłości. Oprócz tego bardzo zaczyna myśleć dużo na temat śmierci samobójczej, podejmuje również próby samobójcze. I tutaj cytat. Dziś rano próbowałam się powiesić, ale tego było znacznie więcej, już po prostu nie chcę tutaj cytować. Te myślenie suicydalne i podejmowanie czynów suicydalnych jest chyba takim bardzo wyraźnym już znakiem ostrzegawczym, znakiem alarmowym do tego, by Ester podjęła jakiekolwiek leczenie. Bardzo ciekawe jest również tutaj wspominanie od czasu do czasu sylwetki ojca. W teorii na przykład Becka, teorii poznawczej związanej z depresją, mówi on o tym, że takie doświadczenia wczesnodziecięce związane z utratą figury, ważnej figury w swoim życiu, na przykład rodzica, może również predysponować taką jednostkę do pojawienia się właśnie epizodu depresyjnego, a Ester swojego ojca kilkakrotnie tutaj wspomina i tutaj również mam cytat, wtedy przypomniałam sobie, że nigdy nie płakałam po śmierci mojego ojca. Przedstawiłam objawy, jakie miała Ester. Myślę, że ona miała większość objawów diagnostycznych, jeżeli chodzi o epizody depresyjne. Bardzo ciekawe jest również fragment, w którym Ester w końcu trafiła do kliniki psychiatrycznej. Jej zapatrywanie się właśnie na tę klinikę, bo ona początkowo się tam czuła bardzo dobrze. Ta klinika była dla niej azylem, ona nazywała ją pensjonatem. Była to prywatna klinika, do której się dostała dzięki znajomościom, ale bardzo się tam odnalazła, czuła się tam bezpiecznie do momentu zastosowania terapii elektrowstrząsowej, która całkowicie odmieniła te jej podejście i sprawiła, że Ester już ciągle odczuwała tam takie poczucie zagrożenia. Myślę, że warto mówić o tej książce. Myślę, że jest ona wstrząsająca, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sama Sylwia Plath zmarła śmiercią samobójczą tak krótko po opublikowaniu tej książki. No i tym bardziej jest ona realistyczna. Myślę, że powinniśmy szerzyć wiedzę na temat depresji, no bo wiecie, co się dzieje. Ludzie w śniadaniówkach mówią jakieś głupoty na temat depresji, a to jest naprawdę bardzo poważna choroba, która niestety jest czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o samobójstwo. A jak sama Światowa Organizacja Zdrowia pisze, co minutę jedna osoba na świecie popełnia samobójstwo, co daje liczbę około 1 000 000 osób rocznie. Wszystkie zaburzenia psychiczne zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci, ale ryzyko to jest największe w przypadku depresji i zaburzenia dwubiegunowego, przy których wskaźnik samobójstw jest 15 do 20 razy większy w stosunku do populacji ogólnej. Myślę, że jak najbardziej warto swoją wiedzę, swoją świadomość na temat chorób psychicznych, depresji powiększać. Ja Wam polecam bardzo te dwie książki, czyli Szklany klosz Sylwii Plath i książkę naukową o depresji. To jest taka bardzo krótka, ale merytoryczna dawka wiedzy. No i myślę, że warto faktycznie przeczytać Szklany klosz, żeby przynajmniej częściowo zrozumieć, z czym zmaga się osoba, która właśnie cierpi na chorobę psychiczną. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Dajcie mi znać, co myślicie. Ja przygotuję następny. Mam nadzieję, że pójdzie to już lepiej, łatwiej, bo teraz nie ukrywam się, trochę stresowałam, bo jest to coś takiego innego. Nie jest to takie bez przygotowania gadanie o książkach, jak robię zazwyczaj. Dziękuję jeszcze raz za to, że obejrzeliście. Cześć!